Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ponownie LBKI. Ponownie Wiedźmin, odcinek bodajże piąty, jak się nie mylę. Chyba tak. Tak jak mówiłem, przy jednym posiedzeniu ja po prostu długo, długo potrafię pograć w Wiedźmina, dlatego też nagrywam już trzeci odcinek pod rząd. Oczywiście przepraszam za to, jak wspominałem. Wydaje mi się, że tak aktualnie, jak mam wolne, to będę nagrywał około dwóch odcinków, przepraszam, nie nagrywał, tylko wrzucał dwa odcinki dziennie. Natomiast będę nagrywał troszkę więcej, ze względu na to, że potem przestanę mieć wolne, prawda? Przyjdzie szkoła, przyjdą różne obowiązki, nie wiem jeszcze, jak będę miał z planem. Dlatego też wolę ponagrywać więcej teraz, a potem mieć wolne. Ok, do Harrenu musimy iść oczywiście po Wiedźminie? konfrontacji ze Skojatel. Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki, młodzi ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O to pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Okej, okay, udało mi się oddać misję do pana Harrena, znaczy też pana bandyty Harrena, nie wiem jak go nazwać, szelmy. I w tym momencie idziemy do Wielebnego, bo chyba już tutaj nic nie mamy do zrobienia. Chwila, co zrobiliśmy? Nie zrobiliśmy jeszcze tylko tej skryptą misji, ale ją można zrobić w dowolnym momencie. Natomiast tutaj mieliśmy parę rzeczy do zrobienia w nocy, tak więc udało się nam to wszystko wykonać. I jak widzicie, już 4:30 jest i powoli robi się tutaj widno, dlatego dobrze, że zrobiliśmy te wszystkie kapliczki i inne rzeczy wcześniej. Przy okazji, jeszcze zanim pójdziemy dalej, pozwolę sobie tutaj troszkę się pożywić. Panie Wiedźmin, proszę zjeść jeszcze kanapkę. I może jeszcze te dwa... Coś tam z kurczaka, łódka chyba? Aha, czyli mogę mieć tylko dwa różne... A dobra, zapomniałem, że nie przedłużę. Kurczę, głupio trochę zrobiłem. Trudno, niestety. Mój błąd. Okej, bestia mi się pojawia. Będę w stanie ją zabić, czy nie? Nie pamiętam. Okej, nie. Tylko mi się pojawiła. Okej, co mi tu wyskoczy? Utopce. Okej, w takim razie jest styl grupowy, bo widzę, że ich tutaj będzie więcej troszkę. Dokładnie 3. To, że w sumie są tutaj utopce, to nic dziwnego. W sumie, jeżeli wrzucają tutaj, bo nie pamiętam, czy tak było, te zwłoki nie. Zwłoki chyba palili, jak dobrze pamiętam, tam w mieście. Ale gdyby wrzucali je tutaj do rzeki, to bym się nie dziwił, że tych utopców jest aż tyle. Okej, okay, alt. A, szczątki z tego nie poleciały, z tych pozostałych dwóch są jakieś. Brama Mariborska, okej. Okay. Szczerze mówiąc, myślałem, że już będę miał ten teren odkryty, w sensie tą bramę, ale widać, że musiałem pójść kawałek dalej jeszcze. Coś miałem jeszcze, kurczę, powiedzieć, zapomniałem przez to wszystko. Niedobrze, zapomniało mi się, trudno. Będę miał w każdym razie jutro trochę zabawy z renderowaniem. Okej, okay, dom Wielebnego, mogę tutaj wejść i z nim pogadać? Chyba mogę. Mam nadzieję przynajmniej taką. Okej, okay, gdzie on śpi? Tutaj jesteś Wielebny. Mów szybko. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz!
Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? Tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Chciałem powiedzieć, że zakon płonącej róży, czyli też właśnie kapłani Wiecznego Ognia Zabcza miał w cholerę hajs, tylko ten tak nagadał. Mów szybko. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że on jest troszkę hipokryta. On mówi, że to wiedźmy, to bezbożnica, nie? A potem, no dobra, ale musimy się dowiedzieć, jak się ta bestia tutaj wzięła. Słyszałem, że Kościół Wiecznego tak, Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. A mam chyba dowody na zabijanie utopców, czy nie? Przez zbierając z nich ten trup i jad. Chciałbym się dostać do miasta. Potrzebuję Glejtu. Wiesz coś o tym, Wielebny? Glejt przysługuje tylko zakonnikom. Ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuścił. Okej. Okay. Jeszcze nam chyba zostaje na albo dwie opcje dialogowe. Jeszcze jesteś jedna. Kapłanem Wiecznego Ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie Wieczny Ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfie i wiedźmy. Ale Wieczny Ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna. Chyba przecież... Kpisz. Okej. Okay. Wiecz... Wraca. Czy ja z nim nie rozmawiałem o tym? Kurczę, wydawało mi się, że wybaczcie, ten podwojony dialog znowu. Ale chyba robiłem z nim tą kwestię dialogową. Okej. Okay. Dobra, w takim razie, co nam zostało teraz z misji? Krypta na pewno. Wiedźma. Mikul gro w krypcie. A, trzy mózgi utopców. Okej, okay, w takim razie przejdźmy się jeszcze tam w sumie, skoro mamy chwilę. Przejdziemy się, oczywiście poubijamy trochę tych utopców. Nie spodziewałem się, że nie mam tych mózgów jeszcze. Ale utopczyki, nic. 5:30 już świta powoli. Ale kurczę, jednak ta noc, ten wieczór tak troszkę dłużej trwa, się spodziewałem. Kurczę, pieprzony deszcz cały czas pada i przez to nie mogę sobie nawet ogniska rozpalić. Znaczy w sumie nie mam krzesiwa nawet. Mniejsza. Dobra. Polećmy szybko tylko do tego, do... Kurczę, przepraszam za ten dźwięk, naprawdę. Staram się nie robić tego, ale to jest po prostu instynktownie. Ruszam myszką, a ja mam akurat ją na tym poziomie, gdzie... Na przykład pochodnie i inne rzeczy. Polećmy teraz do tej krypty jednak. Skoro i tak mamy chwilę, to czemu nie? Mam nadzieję, że już wkrótce opuścimy podgrodzie, chociaż chyba jeszcze trochę nam zostało wszystko tutaj z zadań. Tak mi się wydaje. Będą się jeszcze te utopce oczywiście wybijać. Postaram się najpierw zrobić wszystkie misje na podgrodzie, zanim ruszę tak rzeczywiście tą... W sensie misje poboczne, zanim ruszę tą... oficjalną, że tak powiem, fabułę główną, w sensie pójście dalej do Wiedźmy, w sensie do Abigail, bo potem się już na przykład zacznie z góry toczyć cała fabuła tutaj, przynajmniej tutaj na podgrodzie, tak? Jak wspomniałem, potem oczywiście znowu będzie nuda, czyli obczajenie w zimy i fistek i te sprawy. W ogóle co to jest? Co tak lata? Z małpa? Cóż to jest? Znaczy, zauważyłem to już wcześniej, nie zwracam uwagi na to, że co to jest w ogóle. Totalnie, okej, okay, mam teraz iść tutaj, czyli odbijam w lewo. Okej, okay, na szczęście te bargesty już sobie poszły, już mnie nie nękają tutaj, że tak powiem, przynajmniej przez chwilę. Bo ja szkoda, że tutaj nie mogę tutaj sobie tak ziół zbierać po kolei, jak Wiedźmin Trójce. Znowu przepraszam za te dźwięki, to nie jest moja wina. W sensie, nie robię tego celowo.
Okej. Okay. Miejsce mocy. Ścieżka do krypty. Ognisko. Tutaj nie będzie Berengara. Czy on będzie później, już jak będziemy gadali z tym przy Pani Jeziora? Chyba dopiero później będzie. Okej, okay, miejsce mocy. Oczywiście rytuał magii poproszę. Dobra, myk. W ogóle coś tam było tutaj w prawym dolnym rogu, wydawało mi się może. Dobra, mniejsza. Wchodzimy do krypty. W takim razie, skoro nam już tutaj dał Mikul kluczyk do niej, to czemu nie? Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. A wieczorem mamy się spotkać w młynie z tą laską. Właśnie. Eliksir. Bądź też zapal pochodnia. A fiolka. Okej, okay, czy jednak może bym wypił kota, co? Ciało dziewczyny. A szklana fiolka? Okej. Okay. Nie wiem, czy by to jest wiórkami, bla bla. Okej, okay, a nie ma tej. W ogóle, co powinienem powiedzieć, ten. W poprzednim odcinku ktoś tam. Nie ktoś tam, tylko. Jak on się nazywał? Cholera, zapomniałem nazwy. Krasnolud. Ten krasnolud nasz. Zoltan, przyjaciel nasz, Zoltan, powiedział o. Powiedział, że. Elfy to są tacy, którzy tam z balad i pieśni i tak dalej. Powiedziałbym, że porównałbym ich z romantykami, którzy się troszeczkę za dużo romantyzmu oglądali. Okej, czy ja mam jakiś nie znam eliksir? Nie mam kota, czyż nie? Oczywiście, bo kurde, jak mógłbym mieć. Oczywiście ja zapominam o tym. Refleks i czas reakcji. Okej, tak jak będę musiał walczyć z tymi gulami wyglądam to pochodnią. Ojejku, będzie niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej, a nie. Oho, ale mu z podpalenia wali. Widzę, ostro. Cholera, dobra, nie, to nic nie da. Zobaczcie, ja będę musiał po prostu walczyć z nimi tak. I na alcie będę... będę ich... O kurczę, ale mam się tu grupowy wrzucone zamiast szybkiego. Znaczy zamiast silnego, przepraszam. Kurde, będzie mi się obrywało ostro. Będę musiał tutaj zrobić szybki zapis na wszelki wypadek. Znając życie, padnę te milion razy. Kurczę, no tak to jest, jak się kota nie zrobi. Znowu zapomniałem, bo za pierwszym podejściem, w sensie jak pierwszy przechodziłem Wiedźmina pierwszego, też zapomniałem o kocie totalnie. Okej, okay, szczątki poproszę. Podnieś. Okej, okay, szczątki tutaj też z tego gula. Przydadzą mi się oczywiście. Czyli nie wiem, czy koniecznie miały ocet cały czas, a nie ma krwi. Czemu skreśliłeś tą bugo? Aha, wszystko jasne, okej. Okay. Bij się z nim, Geralt, proszę cię. Będę musiał chyba jaskółkę zaraz wypić. Będę musiał naważyć w ogóle tych mikstur też sobie. Widzę, że już mi się dobrze oberwało z niego. Myślę, tych guli łącznie, w sensie wszystkich. Dobra, trzeba szybko coś zjeść, na przykład ryba, nie będzie. Okej. Okay. Już nie ma tutaj nic, na razie okej, okay, żadnego gula nie widzę. Zobaczcie, że jest tak ciemno naprawdę, ja też nic nie widzę, totalnie, tutaj mam taką ciemnicę jak nie wiem co. Halo? Geralt, dzięki. Wyjąłeś to? Miło. Halo, ale... O cholera. Czyżby się już jakiś inny gul obudził? Nie, nie widzę. W sensie pewnie jest gdzieś zaraz tutaj za ścianą. Dokładnie, już widzę go. Tutaj niedaleko. Ja miejsce mocy, a co to jest w ogóle? Co to jest za strzałeczka? Już nie mam pojęcia za bardzo. Okej. Okay. Szybciutko tutaj oświetlę jakieś ciało. O. Igni. Super. Jak wspaniale. Cholera. Nie dobrze, będę musiał się na styl grupowy przełączyć, bo tutaj są aż trzy gule. Cholera. Oj nie, niedobrze. Miałem sobie zrobić szybki zapis, tak? Zapomniałem o tym. Jasny gwint. Wczytaj. Co? Ja pierdzielę, bez jaj. W którym miejscu mi się to zapisało? Bez jaj, że znowu będę musiał wycinać pół materiału. No nie. Robienie zapisów. Lipki. Robienie zapisów, cokolwiek. Myśl. Okej, okay, w którym miejscu? Proszę powiedzieć, że gdzieś już przy tym. Super, przy wyjściu od wielebnego. No wspaniale po prostu. Okej, okay, w takim razie znowu będę musiał chwilę wyciąć. A, jeszcze jedno, sekundka. W takim razie, jak mamy chwilę, to nie tak zrobię, to w sumie nie będę tego nawet wycinał. Tylko od razu skorzystę do wielebnego i zrobię sobie u niego, w sensie prześpię się, że tak powiem, u niego.
I zrobię sobie tego kota. O ile mam oczywiście na jego składniki, tak? O, jeszcze talenty właśnie, rozdamy talenty przy okazji. Nierodziłeś na ból. U nim wyrobanie jest 50, bla bla. Przez jedną sekundę. To mi się przyda, to mi się przyda. Okej, mam 13 talentów jeszcze, więc spoko. Atak plus 5, unik, spoko. Atak, unik. Najlepiej strzelić, ma dobry miecz. Parowanie plus 10. Ciosy w walce wręcz chętnie. Okej, wytrzymałość, energia, regeneracja. Dobra, to mi się też przyda chętnie. Okej, teraz dziennie. Interesujące, odpowiednie zatrucie. Generacja energii, chętnie. Okej, brązowych znaków. Bazowy znak, przepraszam, brązowy, co ja gram. Może na razie nie. Igni, oczywiście. A, jeszcze nie możemy, bo jeszcze nie mamy tych. Okej, styl. Na razie mamy tylko stalowy miecz, więc będziemy musieli z niego korzystać. Krwawienie plus 15, obrażenia ciosu. Pancerz przeciwnika, krwawienie, chętnie. Krwawienie znowu. Mam jeszcze dwa talenty, tak? Okej, działa mniej niż 15% żywotności. To może się przydać rzeczywiście, ale to na razie nie teraz. Krwawienie i obrażenia. Okej, na razie zrobię tak. To w te obrażenia pójdę za chwilkę, ponieważ chciałbym na razie podstawowe odblokować, a potem te dopiero. Okej, i medytacja do świtu. Może troszkę mniej. O, mniej więcej tyle. Z 5 godzinek przyda się. Zapomniałem zrobić kota. Niedobrze. Jestem głupi. Okej, dobrze, że rozdałem przynajmniej talenty. Trudno, będziecie mieli najwyżej znowu troszkę dłuższy odcinek. Planowałem jeszcze 15 minut go nagrywać. Kurde, oczywiście się już nie mogę teraz przespać, bo on wyszedł na dwór. W sensie tam do tej swojej kapliczki. No nie, nadal pada, ja pierdzielę. To chyba wszystko przez tą klątwę, jak dobrze pamiętam. Okej, wielebny, chodź tutaj, gadaj ze mną. A, nie mogę się już niego teraz przespać. No super, wspaniale. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. Okej, zobaczysz, tylko do tej babki jeszcze mogę wskoczyć. Co? Mogę? Mogę, o super. Czy ja u niej byłem już? No jak się cieszę, że we snie nic się nie stało. Była u mnie ostatnio. A czemu mi alt? Aha, bo ja nie klikam alt, tylko tutaj mam dodatkowy przycisk G12 na klawiaturze. Okej, drzwi zamknięte. Okej, w takim razie wychodzimy. Myślałem, że będzie narzekać, że to będzie ta śmieszna babcia, ale to ta śmieszna babcia jest u Szani w domu. Jedna dziewczynka. A mogę jej coś dać w ogóle? Halo? Berek. Nie, Berek chyba. Umrę z nudów. Ty cieszy się, że nie z głodu. Pierdzielę, naprawdę. Tak mi irytujący ludzie, którzy tak narzekają. Narzekają, że umrę z nudów. Dobra, zabijaka, opryszek, zabijaka, żebrak. Dobra, lecimy szybko. Oczywiście sobie wypiję jeszcze jaskółkę przed wejściem tam. W sensie no, nie przed wejściem, tylko przed biciem się z tymi gulami całymi. Niedobrze, jak ja jestem głupi. A dobrze, że te talenty rozdałem. Przy okazji w końcu mogę cokolwiek robić, tak? Okej, poziom postaci szósty. Dobra. W ogóle pamiętam, że kiedyś nie wykorzystałem, w sensie dostałem bardzo mało tych brązowych talentów i się wkurzałem, bo nie zrobiłem wszystkiego, a zacząłem dostawać srebrne talenty już. Czyli wiadomo, te wyżej poziomowe, że tak powiem. I się tak denerwowałem, że tych brązowych nie dostaję, bo nie mogę przez to zrobić tam, wiecie, wymaksować postaci, po czym się okazało, że potem na kolejnych poziomach jeszcze się te talenty brązowe jeszcze dostaje. No więc tyle plusów. Okej, a teraz lecimy już szybko do krypty. Tak jak mówiłem, jednak tego nie muszę wycinać, by się działo przynajmniej cokolwiek. Ale i tak będę musiał zrobić trochę dłuższy odcinek. Kurde, założyłem sobie, ale koniec z odcinkami po 45 minut, tak? Po czym odcinek 47 minut, 38 minut. Super, wspaniale, naprawdę. Dobrze się trzymam postanowień. Okej, ścieżka do krypty oczywiście i miejsce mocy. A nie pamiętam, czym był ten znaczek tutaj, nie wiem, o co z tym chodziło za bardzo. Okej, mapka. A, oczywiście mi się odblokowała ta i tyle tego. Okej. Czym jest ten znak? Jestem ciekaw. Nie wiem, co tam można... Aha, można pominąć, to jest znak pominięcia. Okej, wszystko jasne. Dopiero teraz go szczerze zauważyłem. Myślę, że jeszcze jeden odcinek dzisiaj czegoś nagram, ale to już będzie raczej Assassin. Przyczyną śmierci musiał to już być zawartość znamy. I tak nie możemy tego pominąć. Nie zwabiły gule. Dobra. Kurczę, przydałby mi się jednak ten kod. Bardzo. I od razu to igni bym zrobił. Okej, jaskółkę od razu wypiję. Chwila. Plus jeszcze chyba wypiję sobie... A właśnie, nie zestakowały mi się tej jaskółki. A, nie mogę ich teraz zestakować. Plus jeszcze wypiję sobie potem
Zamieć, tak? Tak. Okej, okay, plus zamieć. Klika. Połączę jaskółki. Halo? Jaskółki połączyć się, dzięki. I zamieć od razu szybko. Będę musiał robić eliksir rzeczywiście tutaj. Dobra, najpierw może pobiję te wszystkie gule. Grupowy, tak. Tak wydaje mi się, że będzie sensownie. Okej, okay, ale cały świat jest spowolniony dla mnie w ogóle teraz. Halo, panie Wiedźmin, proszę walczyć. Okej, okay, aha, czyli cały świat jest spowolniony, póki nie walczy, tak? Halo, walcz, Wiedźmin. Kurczę, no niestety nie lubię efektu tej zamieci, ale trzeba jej użyć rzeczywiście w tym miejscu, gdyż jest ona dość istotna. Jak widzicie, nie idzie nam za bardzo z trzema gulami na raz, dlatego też trzeba je obijać dość sromotnie, a i nam się dość mocno obrywa mimo użycia zamieci, czyli mimo ich zmniejszonej szansy na atak na nas, w sensie atak trafienie nas. Jak dobrze mówię? Chyba tak. Na razie, sekundka. Najpierw obijemy, dopiero za chwilkę. Okej, okay. Jesteś silny jeszcze? Okej, okay. Chyba tutaj też jest szansa parowania zwiększona. Oho, cholera, to jest tylko na 8 minut jeszcze. Szybko biegnij, Wiesiek, biegnij. A, jeszcze szybko, jedna rzecz, szybki. Aha, nie mogę tutaj zapisać, o cholera. Niedobrze. Okej, okay, ile jeszcze zostało? 7 minut. Bardzo niefajnie. Jest kółka, na szczęście działa. Okej, okay, jesteś silny, szybko. Że to jeszcze dwa powinny wyskoczyć i gule. Okej, okay, wyskoczyły. Tak jak zakładałem. Chodźcie tu. Okej. Okay. Niedobrze, będzie trzeba porobić jednak te mikstury. A to będę musiał chyba zrobić już trochę poza odcinkiem. Przydałoby się. A nie wiem, pewnie o tym zapomnę i będę robił na odcinku ostatecznie. A dobrze, że będzie igni w końcu. A w ogóle czemu ja nie korzystam z Ardu, bo po prostu wydaje mi się, że będzie mi bardziej to przeszkadzało, w sensie jeszcze mi się bardziej oberwie od nich. Staram się kombować jak najbardziej mogę, oczywiście te ciosy jak widać, ale niestety styl grupowy w tym wypadku nie jest niczym, co by mi bardzo pomagało. O, w ogóle nam to, zauważyłem teraz, że zamieć nam troszkę pomagała, pomogła w sensie. Okej, nie Ctrl, tylko Alt. Momencik, najpierw pochodnia, Geralt, dziękuję ci bardzo. No, ale wyjmij tą pochodnię. Aha, czyli... Okej, okay, nie mogę zbierać ze szcząt... Nie, mogę, okej. Okay. Myślałem, że nie mogę zbierać tej ze szcząt... Z guli ze szczątek. O, coś ciekawego. Aha, do gry w kości oczywiście standardowo. Krąg wiecznego, wewnętrznego ognia. Okej, okay. Igni, super. Super, w końcu. Dzięki temu mamy oczywiście... Oj, cholera. Właśnie, i teraz 3 godziny regeneracji. Właśnie po to sobie zrobiłem regenerację energii. Okej, okay, rytuał magii szybciutko. Okej, okay, bardzo dobrze. Aha, oczywiście. Okej, okay, nie tak. Może tak. Styl silny oczywiście. Styl silny. Aha, nie, jednak grupowy będzie potrzebny. Okej, okay, ale czekajcie, czy ja nie mogę się tam dostać? A nie, muszę tutaj użyć Ardu. Chwila. Gdzie są te góle? Cholera jasna. Dobra, pochodnia. Proszę pochodnie jednak mimo wszystko. Okej, okay, bo ja się nie mogę odnaleźć tutaj. Aha, czyli to nie mogę przejść, chyba że... A spróbuję użyć? Okej, okay, nie, to mi nic nie daje na razie. W takim razie chyba muszę wyjść stąd po prostu, tak? Ja też nie mam przejścia, dokładnie. Okej. Okay. Wiem to, że jednak nie będę mógł tutaj wszystkiego zrobić w tym... W tej krypcie, w tym grobowcu. Okej, okay, jeszcze zobacz tylko zadanie, wybaczcie sekundkę. Naprawdę, ja tego nie pamiętam dokładnie. Tym na pauzę to już mi... Tak, okej. Okay. Czy tamte góle są po prostu w jakiejś innej części zawalone, do której na razie nie mam dostępu. Tylko jeszcze jak ktoś się nie przeczytał, to oczywiście ciało dziewczyny. Góle zostały tutaj zawalone. Zobaczyć buteleczki, czyli samobójstwo. Okej, okay, wychodzimy z krypcie. Czy byśmy teraz spotykali Berengarę? Nie, wydaje mi się, że to dopiero potem będzie. Dużo, dużo później. Okej, okay, mogę sobie teraz zapalić ognisko i medytować. Halo? Ognisko. A, okej. Okay. Czy nie potrzebuję po prostu. Jak nie pada, to mogę zrobić to bez... Niczego, ok, medytacja, godzinka na pewno. I od razu alchemia. Jaskółka, kot. Jaskółka nie, biała mewa. Łagodny, niemiecki halucynogen. Daruję sobie zamieć. Prawie czysty
To sobie chętnie zrobię. Okej, czego nie mam? Szynicowe drobiny. Zrobiłem go, czy nie? Kilka. Ten eliksir. Jeszcze raz może kliknę? Okej, mam. Zrobiłem. Na FK, co? Aha, na FK ściwkowe, okej. Chwilę zamieć, o. Aha, okej, to jest mieszka. Dobra, spoko, zrobiłem. Co jeszcze mogę zrobić? Jaskółki nie mogę zrobić. Potrzebuję lepszej bazy alchemicznej, czyli biała mewa. Białej mewy porobię ile mogę. Się po prostu przyda. Aha, okej. I teraz mi brakło składników. Mianowicie rebisa, rebisu, jako tej części bazy, znaczy części pod bazę alchemiczną, okej. Medytacja godzinka oczywiście. Szybciutko. I lecimy dalej. Teraz zostało mi jakieś 7, 6-7 minut nagrywania. Tak więc, no dobra, powiedzmy, że 12, bo tam chwilę musiałem przedłużyć ze względu na pewne okoliczności. W ogóle to się zmniejsza wraz z tym, jak na przykład medytujemy, z tego co widzę. Okej, punkty świadczenia 2000. Tak chamsko jednego punktu brakuje, dobra. 26 tysięcy, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, 26 tysięcy. Okej, co mam teraz w ogóle za zadania? Grę w kości. Tak, znam już podstawy. Mikul. Wiedźma. Mikul. To jest do magistra. Berengar, z którym nie zrobię na razie nic. Wiedźmińskie tajemnice nie interesują nas. 10 czaszek bargestów. Jeszcze tego nie zrobiłem? Przecież powinienem mieć. 3 mózgi utopców. Czy ja naprawdę nie zebrałem tych 10? Lokuj mnie. Ja pierdzieję, ja drugi raz tą babkę odstawiałem i nie zebrałem tych 10. Nie. Znowu będę musiał po nocy łazić i zabijać te. Znaczy i tak zbiorę w końcu te 10 czaszek bez większego problemu. Natomiast, no, wkurzyłem się teraz trochę na samego siebie, bo jestem głupi. Ale i tak będę musiał jeszcze mózgi utopców porobić, tak więc trochę mi to zajmie. Okej, okay, kto tam? A pachołki salamandry, czyli już walkę się szykuje. Z tego co widzę. O, jest też ten nasz kolega. Nie wiem, jak mu było na imię. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Chciałem powiedzieć, że ten alchemik, którego poznaliśmy w karczmie. Wow. Przyszedł ten ziomek. Ten mag, jak on miał. Porwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Nie był magister, tylko jeszcze ten... A czekajcie, jakim tutaj mąż w ogóle żyje? To jest grupowy, poproszę. Ej, halo, halo, dziękuję. A, mag po prostu. Myślę, że to tamten typ, który na początku czarował, to nie on. Na szczęście. Będzie na nieszczęście. Właśnie, ja po prostu tak nie kojarzę, tak jak powiedziałem, rzeczy z tej gry wielu. Bardzo wielu. Gdyż grałem dawno. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort. Kolego, podejdź bliżej. Alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Zbugował się troszeczkę na dialog, widzieliście. Ten kolega był nasz Znam tam daleko. Znam wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Okej, okay, kasenka sorki. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Kalkstein, no właśnie. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. To prawda. O, już Tym się odbudował. Bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Myślę, że tak. Tak, to była dobra decyzja. A z konsekwencjami sobie poradziłem. Geralt, czemu zniknąłeś? Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Okej, miło. W końcu skończyliśmy tą rozmowę. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażnij, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają.
Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glade będzie, tam mnie szukaj. Czyli chodzi chyba o bramę Mariporską. Ja dobrze rozumiem. No. Okej, teraz mu damy tę misję. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie. Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni Glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Chyba jeszcze była jakaś jedna misja u niego. Moja ukochana. Klip, klip, strip, strip. A co z tą drugą misją? Ale się dowiedźmy, Wielebny. Magister, bla bla. 10 czaszek. A, to mogę zrobić, czy nie? A nie, stróżami prawa tutaj tak mniejsza. To dopiero w zimie. 10 czaszek i 3 mózgi. Zobacz, na razie i tak nic nie zrobię. Okej, okay, Kalkszenie, mogę coś z tobą porozmawiać? Skandaliczne! Już co cię tu... Okej, okay, nic na razie ciekawego. Okej, okay, pozbieramy ich resztek, ze szczątek ich. Te rzeczy tutaj, jak miejscowe kwiatunki, to jest logiczne, prawda, bo to jest ten sztylet. Teraz niestety nie interesuje. Oczywiście znowu sztylet został. Tutaj tak samo. I tutaj są jeszcze jedne szczątki. Halo, a co ja... Co? Prawda? Jeszcze daleko? Okej, okay, raz, dwa, trzy. To co jest z tymi szczątkami? Okej, okay, to są te. Są te. Okej, okay. Aha, są jeszcze te, okej. Okay. Dobra, wybaczcie, troszeczkę jest to nieprecyzyjnie tutaj poskładane wszystko. Znaczy porozkładane, porozpisywane. Tego słowa chciałem powiedzieć. Użyć. To chciałem powiedzieć, tego słowa chciałem użyć, tak. Wybaczcie, mój widać polski też powoli ulega w gruzach. Okej. Okay. Znaczy, legnie w gruzach, ulega. Nie wiem jak to. Nieważne. Trudno, okej. Okay. Zapiszę sobie grę. Chciałbym tylko skorzystać z tych eliksirów, których jeszcze działania nie znam. Co to dało? Zatrucie. O cholera. Niedobrze. Mam się to wyrzucić w takim razie, jeśli się zatruje. Zobaczę, jak długo mi to będzie zżerało HP. Cholera, ale przecież Wiedźmin jest odporny na trucizny. Czyż nie? Troszkę bardzo, bardzo nieciekawe. Okej, okay, aha, dobra, to się zmniejsza powoli. 6, 6, 5. Okej, okay, poszło już, zeszło ze mnie to. Okej. Okay, wolę nie próbować tych pozostałych dwóch. Okej, okay, wezmę tylko jeszcze. Nie, może jeszcze raz zapiszę grę, tylko że już na nowym zapisie. W razie czego się wczytam, bo to jest tylko kwestia 10 czy 20 sekund. A chcę sprawdzić, co to daje, co ten nieznany eliksir daje. Co on daje, też truciznę. Nie, aha, usuwa toksyczność. Okej, okay, to pozwólcie tylko, że wczytam się. Sprzed tego, czytam to. Tak, oczywiście, że chcę. Wyrzucę tam ten jeden eliksir, który będzie mi zbędny, to znaczy ten, który jest trucizną, który przez przypadek chyba uważyłem wtedy w Kermoren, u Wesemira jeszcze, jak chciałem odtruć Triss, pomóc jej po prostu. Okej, okay, to nam nie będzie potrzebne, to są białe mewy i tak dalej. Hashtag Cypis, żart, nie słucham na szczęście, dla moich uszu jest to bolesne. Okej, okay, w takim razie lecimy teraz do Wielebnego chyba, bo tylko to nam zostało. W tym momencie udowodniliśmy naszą wierność, że tak powiem, tej ludziom. Potem jeszcze polecimy do Wiedźmy i wydaje mi się, że na tym skończymy. Tak, no już będzie wystarczająco długo trwał odcinek. W końcu coś ruszyliśmy w tym odcinku, w końcu, prawda? W końcu zrobiliśmy więcej. Tylko, że te góle mnie troszkę zdenerwowały. O, w ogóle jeszcze przeszukajmy te beczki, bo chyba ich tutaj nie przeszukaliśmy. Zobaczcie, to mi coś... Dlaczego ja zacząłem śpisać między mam? Mniejsza, wybaczcie.
przypadkiem. Okej. Już blisko do wyjścia. Znaczy do wyjścia do końca. No powiem szczerze, że tutaj ten trzeci odcinek pod rząd, czyli już praktycznie no 2,5 godziny około, tak? Tak mniej więcej mnie powoli wykańcza w Wiedźminie. Dlatego też chyba sobie już na dzisiaj daruję Wiedźmina. Ewentualnie jeszcze jeden raz spróbuję Asyna coś nagrać. To jest będzie dziewczynka, okej. Wszyscy pod dach, a wiele mnie się sprząta jakby. No nieważne. Mów szybko. Nie będę kontynuował mojej wypowiedzi. To już nie. Okej. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, Wiedźminie. To mój warunek. Do zobaczenia. Miło, jak zawsze bardzo miły ten. Jeszcze rozwiązał problem z bestią. No, czyli tak pozostało nam w tym momencie pójście do Wiedźmy. Okej, w którą stronę będzie szybciej? Chatka Wiedźmy, do Abigail. Tędy już chodźmy, dobra, jak już idę tędy, to idę tędy, trudno. Jeden pies dla mnie. To są biedne dziewczyny, dwóch biednych chłopców, okej, jakieś klony. Podleję mi ogródek, hurra, niesamowite. Dobra, nie wiem w sumie, co mam powiedzieć w tym czasie, kiedy idziemy do Abigail. Bo już naprawdę teraz nie mam totalnie żadnego tematu, na którym mógłbym się wypowiedzieć. Nie mam żadnej takiej sytuacji właśnie, nie wiem co. Po prostu nie mogę, nie mam punktu odniesienia, żeby cokolwiek powiedzieć. I piesek zmoknie. Co? Naprawdę jakby nie mieli ci ludzie co o co się martwić. Głodni chodzą, nędzni i nie, nędzni ubrani, a boją się o to, że im pies zmoknie. Czy martwią się o to, że im pies zmoknie. Chciałem coś sprawdzić chyba w dzienniku. Tak, co jeszcze nam zostało? Na pewno została nam wiedźma, bargesty, te czaszki bargestów i trzy mózgi utopców. I to w sumie będzie wszystko, co na razie będziemy w stanie. Znowu przepraszam, się pisnąłem pomiędzy zębami, nie wiem dlaczego. Przypadkowo to po prostu robię. No i to będzie chyba wszystko na razie w sumie, co będziemy mogli zrobić. Gdyż całą resztę zostaje nam, cała reszta zostaje nam w Wiedźmie i dalszych częściach przygód Geralta. Tutaj nie będę spoilerował, co się dalej stanie. Oczywiście już część i tak powiedziałem, prawda? W którym miejscu to musicie się już domyśleć sami. Ale lecimy do Abigail. Nie pamiętam, czy tutaj coś teraz będzie jeszcze ciekawego, a będzie chyba długa rozmowa, dlatego powiedziałem, że to będzie ostatni element dzisiejszego odcinka, znaczy kolejnego odcinka, tego odcinka. Okej, okay, Abigail. Czego chcesz? Ach, właśnie, co się stało z tym młynem? Miałem tam iść z tą laską i coś tam nie wyszło. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Okej. Okay. Aha, czyli w tym momencie dopiero odblokowaliśmy to zbieranie ziółek z krzaczków. Okej, okay, powiem jeszcze w sumie te wszystkie trzy rzeczy i sobie rozdamy talenty. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Okej, okay, nie mam z tym nic wspólnego. Co dalej jeszcze? A. Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Jeszcze nie mam. Pośpiesz się. Okej, okay. I jeszcze ostatnia kwestia dla głowa, co tutaj było jeszcze? Chciałem coś zapytać. Dobra, to oleję, bo to pewnie będzie nic, to nie będzie pewnie nic ważnego.
Okej, okay, rozdajemy talent. Mamy 3 talenty, kurde, tylko. Szkoda. Okej, okay, styl szybki może, bo też... Bo może w styl grupowy pójdźmy. Akcyjne trafienie, obrażenia, powalenie. To nam się raczej nie przyda, w sensie nie przepadam za to. Okej, okay, to na pewno. To. Ja chyba jeszcze... Dobra, styl szybki coś jeszcze dam. Okej, okay, dajmy to. Okej, okay, i medytacja do... No do świtu nie będzie. Trochę sobie pomedytuję, trochę dłuższą nawet. Chwilkę. 18 godzin dosyć sporo. A z wami się będę już żegnał, gdyż to było już na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I kolejny odcinek Wiedźmina raczej będzie dopiero za jakiś dłuższy czas nagrywany, gdyż, jak mówiłem, te kilka odcinków nagrywałem pod rząd, dlatego też może być drobny odstęp czasu pomiędzy jednym a drugim. Jeszcze raz do zobaczenia i na razie.